Wszystkie ciała, które nas otaczają, mają masę. Masa ciała objawia się, gdy je przyspieszamy lub podnosimy w polu grawitacyjnym. Im większa jest masa ciała, tym trudniej je przyspieszać i tym trudniej je podnieść. Można zadać pytanie, skąd się bierze masa przedmiotów, masa nas samych, czy masa planet i gwiazd. Odpowiedź jest dość zaskakująca i to jest temat tego filmu. Materia, która nas otacza, składa się z atomów, a te składają się z protonów, neutronów i elektronów. Tutaj pokazuję mocno uproszczony rysunek atomu. Protony i neutrony mają bardzo zbliżoną masę. Elektrony mają około 2000 razy mniejszą masę niż protony i możemy je zaniedbać w dalszych rozważaniach. Na przykład w ciele dorosłego człowieka jest około 20 gramów elektronów, reszta, czyli kilkadziesiąt kilogramów, to jest masa protonów i neutronów. Jeśli zrozumiemy skąd bierze się masa protonu i neutronu, to zrozumiemy pochodzenie niemal całej masy atomów. I zbudowany z nich ciało. Teraz wyjaśnię dwa mechanizmy, które są kluczowe dla zrozumienia masy protonu i neutronu. Mamy dwa czerwone korale nanizane na nić. Korale mają dodatnie ładunki elektryczne i się odpychają siłą elektryczną. One są w jakiś sposób przytrzymane, tak aby nie oddalały się od siebie. Aby zbliżyć korale do siebie, musimy wykonać pracę. W tym przypadku trzeba było pokonać odpychającą siłę elektryczną, która jest tym większa. Im bliżej są siebie ładunki, w ten sposób dostarczyliśmy energię do układu. Analogiczna sytuacja jest, gdy ściskamy sprężynę. Ściśnięta sprężyna ma dodatkową energię, energię potencjalną sprężystości. Układ naładowanych korali ma energię elektrostatyczną, energię oddziaływania, której wartość zależy od odległości pomiędzy ładunkami. Im bliżej są siebie dodatnie ładunki, tym większa jest energia oddziaływania elektrostatycznego. Dla dwóch ładunków wartość tej energii wynosi k razy q1 razy q2 podzielone przez r, gdzie k to jest stała, q1 i q2 to są wartości ładunków elektrycznych, a r to jest odległość pomiędzy ładunkami. Teraz możemy powołać się na wzór R e równa się mc kwadrat. E to jest całkowita energia ciała lub układu ciał w spoczynku, tak zwana energia spoczynkowa, m to jest masa ciała lub układu, a c to jest wartość prędkości światła w próżni. Spoczynek oznacza, że całkowity pęd ciała lub układu wynosi zero. Zór ten można zapisać inaczej. Masa jest równa energii spoczynkowej podzielonej przez prędkość światła do kwadratu. Widzimy, że masa ciała lub układu jest określona przez jego energię w spoczynku. Wróćmy do korali. Kluczowa obserwacja jest taka, że energia oddziaływania elektrostatycznego daje przyczynek do energii spoczynkowej układu i dlatego daje przyczynek do masy układu. Ten przyczynek jest dany przez energię oddziaływania podzieloną przez prędkość światła do kwadratu. W konsekwencji masa tego układu jest większa niż suma mas korali oraz masy nici. Im bliżej są siebie korale, tym większa jest energia oddziaływania i tym większa jest masa układu. Tutaj warto dodać, że energia oddziaływania pochodzi z pola elektrycznego, które jest czymś realnym i ma realny wpływ na masę układu. Zmiana masy wynikająca z energii oddziaływania jest często niezauważalna. Energia oddziaływania jest dzielona przez prędkość światła do kwadratu i zwykle to jest bardzo mała liczba. Podobne rozumowanie można przeprowadzić dla układu korali naładowanych przeciwnymi ładunkami. Teraz korale się przyciągają i należy dostarczyć energię do układu, aby oddalić je od siebie. Im dalej są ładunki od siebie, tym większa jest energia oddziaływania i tym większą masę ma układ. W opisie rozwijam tę myśl i wyjaśniam, dlaczego na przykład masa atomu jest troszkę mniejsza niż suma mas składników atomu. Czas na kolejny mechanizm. Mamy pojemnik z kulkami. Kulki są w ciągłym ruchu, to znaczy mają energię kinetyczną. Zakładamy, że pęd układu jest równy zero, to znaczy układ jako całość spoczywa, i wtedy możemy zastosować wzór na energię spoczynkową. Energia kinetyczna kulek daje dodatni wkład do energii spoczynkowej układu. I dlatego daje dodatni wkład do masy układu. Wniosek: masa układu jest większa niż suma maskulek i masy pojemnika. W poprzednim filmie dyskutowałem podobny przykład, w którym bezmasowe cząstki światła znajdowały się wewnątrz odbijającej sfery. Nawet jeśli cząstki nie mają masy, to i tak dzięki swojej energii dają wkład do masy układu. Jesteśmy już niemal gotowi, aby zrozumieć, skąd bierze się masa protonów i neutronów. Eksperymenty wykazały, że protony i neutrony mają strukturę, że one się z czegoś składają. W eksperymentach tych uderzano na przykład elektronami w protony, co pozwoliło wywnioskować strukturę protonu. Jeśli chodzi o elektrony, to obecnie nie mamy żadnych przesłanek eksperymentalnych, które by wskazywały, że elektrony się z czegoś składają. Nie jest wykluczone, że to się kiedyś zmieni. Teoria pozwalająca opisywać strukturę protonu i neutronu to chromodynamika kwantowa. Teoria ta opisuje oddziaływania silne, będące jednym z czterech podstawowych oddziaływań. W teorii tej mamy kwarki, które niosą ładunek zwany kolorem. Kwarki oddziałują ze sobą poprzez pole gluonowe, będące polem sił kolorowych. Protony i neutrony składają się z kwarków, ale należy dodać, że to jest bardziej złożone. Struktura np. protonu zależy od tego, z jaką rozdzielczością patrzymy na proton. Temat ten zasługuje na osobne omówienie. W ramach chromodynamiki kwantowej można wyliczyć masę protonu, co jest dużym osiągnięciem fizyki. Takie rachunki nie są proste, i tutaj wykorzystuje się najpotężniejsze komputery. Okazuje się, że jeśli w obliczeniach masy protonu założymy, że kwarki mają zerową masę, to wciąż otrzymujemy ponad 90% masy protonu. Masa ta bierze się z energii kinetycznej kwarków i ich energii oddziaływania to znaczy energii pola gluonowego. Brakująca masa protonu Pochodzi z masy samych kwarków. Podkreślam, to wynika z obliczeń masy protonu w ramach chromodynamiki kwantowej. W opisie jest odnośnik do dokładniejszego omówienia wyników tych obliczeń. Podsumowując, ponad 90% masy materii, która nas otacza, masy nas samych, masy gwiazd i planet, pochodzi z energii kinetycznej kwarków i ich energii oddziaływania. Tutaj kluczową rolę odgrywa relacja R e równa się mc2. Łącząca energię z masą. Na koniec ważne pytanie: a skąd pochodzi masa elektronów i kwarków? Współcześnie uważa się, że elektrony i kwarki uzyskują masę dzięki oddziaływaniu z polem Higgsa, ale warto odnotować, że nie potrafimy wyliczyć tych mas. Pole Higgsa to jest temat na inny film.